Minęła godzina 22.05, rozpoczynamy program Polonia 24. Grzegorz Michtal, witam i zapraszam. A oto, co dziś przed nami. Polscy żołnierze pomogą usuwać skutki powodzi w Słowenii. Jesteśmy gotowi, żeby takiego wsparcia udzielić. Wojska inżynieryjne polskie mają takie umiejętności. Ogromna szansa na lot Polaka w kosmos. Amerykanie i Europejska Agencja Kosmiczna potwierdziła, że będziemy mieli drugiego w historii Polaka na orbicie. Wspomnienie o Edycie Stein. Jej droga życiowa była zaznaczona szukaniem prawdy. Słowenia naprawia zniszczenia po powodzi, która spustoszyła kraj. Skutki kataklizmu pomogą usuwać polscy żołnierze. Wsparcie zapowiedziała też szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Katarzyna Urbańska. To obrazki nie z filmu katastroficznego, ale ze Słowenii, gdzie trwa porządkowanie zalanych terenów. Jesteśmy pełni energii. Mamy nadzieję, że odzyskamy to, co zostało nam odebrane. Pomóc ma w tym wsparcie z zagranicy, między innymi z Polski. Olbrzymie szkody pomogą usuwać polscy żołnierze. Jesteśmy gotowi, żeby takiego wsparcia udzielić. Wojska inżynieryjne polskie mają takie umiejętności. Według rządowych szacunków 2/3 terenu Słowenii odczuło skutki żywiołu. Potrzebna jest natychmiastowa pomoc humanitarna, między innymi osuszacze, ale także żywność z długim terminem przydatności. My jako Caritas Polska zdecydowaliśmy się przekazać 100 tysięcy złotych na pomoc Caritas Słowenii, żeby oni rozdysponowali według potrzeb to, co w tej chwili jest najbardziej pilne. 100 milionów euro w tym roku, a kolejne 300 w przyszłym otrzyma Słowenia z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Byliśmy z wami w pierwszych dniach, natychmiast dostarczając potrzebny materiał. Ruchome mosty, koparki czy helikoptery. Oczywiście zostaniemy tak długo, jak będzie to konieczne. Straty oszacowano na co najmniej 500 000 000 euro. Katarzyna Urbańska, Polonia 24. Polski astronauta poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dr Sławosz Uznański, na co dzień pracujący w organizacji CERN w Genewie, będzie drugim Polakiem, który znajdzie się na orbicie Ziemi. Jego zadaniem będzie między innymi testowanie rodzimych technologii. Kosmiczna historia, która pisze się na naszych oczach. Amerykanie i Europejska Agencja Kosmiczna potwierdziła, że będziemy mieli drugiego w historii Polaka na orbicie. Będzie nim dr Sławosz Uznański, który pokonał ponad 20 tysięcy kandydatów z całej Europy w procesie rekrutacyjnym. Układał się z wielu etapów, od testów takich trochę na inteligencję, jak przetwarzamy informacje z otaczającego nas świata, przez testy psychologiczne, komunikacyjne, medyczne. Lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną to ogromna szansa dla łódzkiego naukowca, ale także dla polskiego przemysłu. Żeby przeprowadzać eksperymenty w warunkach, których nie możemy odtworzyć na Ziemi. Dzięki temu mogą powstać nowe technologie, które nam wszystkim będą służyły. Misja z udziałem Polaka zaplanowana jest na drugą połowę 2024 roku. By mogła się odbyć, potrzebna jest jeszcze zgoda Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mijają 3 lata od sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi, których zwycięzcą ogłosił się Aleksandr Łukaszenka. W proteście na ulice wielu miast wyszły setki tysięcy ludzi brutalnie pacyfikowanych przez milicję i służbę bezpieczeństwa. Były to największe masowe demonstracje w historii tego kraju. Uczestniczką tamtych wydarzeń była wnuczka pierwszego przywódcy niepodległej Białorusi Stanisława Szuszkiewicza. Dziś Stasia mieszka w Polsce. Ja wiem na pewno, że ja chcę wrócić do Białorusi, ale do tej nowej. Do tej, o której nam się marzy, którą byśmy sami budowali. Do tej łukaszenkowskiej nie. Bo łukaszenkowski reżim oskarżył ją o prowadzenie działalności ekstremistycznej, za co grozi 9 lat łagru. 8 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze ma spędzić polski dziennikarz Andrzej Poczobut i wielu innych odważnych ludzi. Codziennie zatrzymywanych jest około 20 osób. Każdego dnia około 60 tysięcy osób przechodzi w więzieniach tortury. Białoruski dyktator, który brutalnie zdusił protesty sprzed 3 lat, wspierany przez kremlowskiego protektora, mówi teraz o starcie w kolejnych, przyszłorocznych wyborach. Nie trzeba
Czego mamy się bać? 80% ludzi jednoznacznie popiera kurs, który ustaliliśmy. Z tymi, którzy się wahają lub sprzeciwiają, nadal będziemy walczyć. Mówię to jako prezydent. Prezydent z krwią na rękach. Dariusz Begiej, Polonia 24. Dwa drony bojowe zestrzeliła dziś rano rosyjska obrona przeciwlotnicza w pobliżu Moskwy. Według niezależnych mediów to właśnie atak bezzałogowca mógł spowodować potężną eksplozję w oddalonych o 50 km od stolicy zakładach optyki mechanicznej, które produkują na potrzeby armii. Według lokalnych władz do wybuchu doszło w magazynie ze sprzętem pirotechnicznym. W tę wersję nie wierzą jednak mieszkańcy miasta. To przerażające. Modlę się do Boga, żeby to się już nigdy nie powtórzyło, ani po stronie ukraińskiej, ani tutaj. Ze strachem, który teraz zajrzał do rosyjskich domów, Ukraińcy muszą żyć od półtora roku. W Pokrowsku w obwodzie donieckim zakończyła się akcja ratunkowa po poniedziałkowym ataku rakietowym na obiekty cywilne. Ostateczny bilans to 9 zabitych i ponad 80 rannych. Widziałam lecącą rakietę, cicho, nisko i zdałam sobie sprawę, że leci w kierunku domu mojej mamy. Rosyjskie bomby niszczą też infrastrukturę medyczną. Sytuację ratują mobilne kliniki. Działamy w okolicach Zaporoża, ponieważ jest to obszar przyfrontowy, a my jeździmy właśnie w takie rejony. Przywożą leki i trochę nadziei. Oglądają Państwo polonijny serwis informacyjny. Przed nami jeszcze wiele ważnych tematów, a wśród nich między innymi. Powrót ORP Iskra do macierzystego portu. Były chwile trudne, były chwile szczęśliwe, nie było nieszczęśliwych. Letnia szkoła języka polskiego w Cieszynie. Bardzo chcę uczyć się polskiego jak najlepiej. Nazywała siebie narzędziem w ręku Boga. W Oświęcimiu uczczono pamięć Edyty Stein, czyli świętej Teresy Benedykty od Krzyża. Była niemiecką Żydówką, która przeszła na katolicyzm. Zginęła w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Edyta Stein, Żydówka, wybitna filozof. Jej droga życiowa była zaczęta szukaniem prawdy. Ona opuściła w młodości wiarę swoich rodziców, swojej matki, przede wszystkim judaizm. Mówiła sama, że jest ateistką. W wieku 31 lat przeszła na katolicyzm. Wstąpiła do zakonu karmelitanek i przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża. Przyjęła krzyż, uwierzyła w życie wieczne. Dobra doczesne nie były dla niej ważne. Niczego nie oczekiwała. Żyła wiarą w krzyż. Została zamordowana 81 lat temu w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau. Papież Jan Paweł II beatyfikował Teresę Benedyktę od Krzyża w 1987 roku. 11 lat później została kanonizowana, jest też jedną z patronek Europy. Przede wszystkim Jan Paweł II wskazywał Edytę Stein jako patronkę Europy, dlatego że zginęła w ten sposób, w jaki ginęło bardzo wielu, nie tylko Żydów, ale innych mieszkańców Europy. 9 sierpnia, rocznica śmierci świętej, to w Kościele katolickim dzień modlitw za ofiary Holokaustu. Do tematu wrócimy w rozmowie Polonii 24. Naszym gościem będzie ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Wszystko, co człowiek może zrobić człowiekowi na wojnie, się materializuje, mówi Jakub Szczerba. Ten polski lekarz przez kilkadziesiąt dni pracował w szpitalu polowym na Ukrainie. Teraz opowiada swoją historię. Dawaj, sprawdzaj, byś nie było. Wojna to dla Jakuba Szczerby próba opanowania chaosu. Nagle zaczynają pojawiać się ranni, nagle zaczynają pojawiać się zabici, tracimy łączność z bazą, nie wiemy, gdzie jest nasz kolega, tu wybuchło koło nas, nie słyszymy na jedno ucho. Młody lekarz w ubiegłym roku ukończył Śląski Uniwersytet Medyczny. Na wojnę na Ukrainę wyjechał jako wolontariusz fundacji w międzyczasie. Ratował rannych na pierwszej linii frontu w Bachmucie i Zaporożu. W grupie, w której my pracowaliśmy, czyli na 20, pracowaliśmy może z około 30 medykami, żołnierzami, bezpośrednio blisko, jakby już w samych działaniach, to dwoje z nich poległo i czwórka została rannych. Tych obrazów nie da się wymazać z pamięci. Wszystko, co można, co człowiek drugiemu człowiekowi może zrobić złego, to na wojnie się to właśnie materializuje.
Mimo tych przeżyć polski medyk nie wyklucza, że na wojnę wróci, by dalej nieść pomoc. Jak sam mówi, czuje taką nieodpartą potrzebę. Urodził się na Kujawach. Wojenny los rzucił go do Niemiec, a potem do Brazylii, w której osiadł wraz z rodziną i w której mieszka do dzisiaj. Polskę zawsze ma jednak w swoim sercu. Pan Jan Jurków urodził się we Włocławku w 1943 roku. Tutaj jest moja rodzinka, tam moi rodzice i moi bracia. Nie? 5 pierwszych lat swojego życia spędził z rodzicami i rodzeństwem w niemieckich obozach pracy, m.in. w Basum czy Rotenburgu. Moi rodzice, oni pochodzili tam ze Stanisławowa, tam została Ukraina, nie? Teraz tam i tam nie mieli gdzie wracać. Ojciec nie chciał do Polski wracać przez komunizm. Po wojnie w 1948 roku cała rodzina pana Jana wyjechała do Brazylii. Na stałe osiadła w Abranches, gdzie już od końca XIX wieku mieszkało wielu Polaków. Bo jak byłem chłopcem, pamiętam, w domu coś chciałem opowiadać, tam jakieś słowo zapomniały, nie przypomniały mi się jak tu po polsku, to powiedziałem po portugalsku, nie? A zaraz mnie ciągnęli ucho tam. To moja żona, jak ją poznałem, miała 16 lat. Pan Jan razem już z nieżyjącą żoną kilka razy odwiedzili ojczyznę, a szczególnym momentem była dla nich pielgrzymka Jana Pawła II do Kurytyby. A moje dzieci tam mają te pamiątki tutaj z nim. Pamiątek i wspomnień po tych i innych ważnych momentach z życia pan Jan ma wiele i chętnie dzieli się nimi z dziećmi i wnukami. Po 3 tygodniach morskiej podróży załoga ORP Iskra przybiła do portu w Gdyni. W rejs po Bałtyku swoich podchorążych wyprawiła Akademia Marynarki Wojennej. Odwiedzili oni m.in. Kłajpedę i Rygę. Olinowanie, ożaglowanie. Po tym rejsie dla podchorążych Akademii Marynarki Wojennej tradycje okrętowe nie są już tajemnicą. Pierwsze 2 tygodnie stanowczo nie były łatwe, gdyż trzeba się było zaklimatyzować i przyzwyczaić. Ale były chwile trudne, były chwile szczęśliwe, nie było nieszczęśliwych. Pokazała nam, jak wygląda takie prawdziwe życie na morzu. To nie jest tak łatwo, jak inni sobie mogą pomyśleć, jednak pogoda nie zawsze dopisuje. A w ostatnich tygodniach wiało i to mocno, nawet do ponad 6 stopni w skali Beauforta. Co prawda oszczędziłem wejścia w Nisz, który zbliżał się z zachodu, to znaczy Zachariasz, na pewno Państwo słyszeli o nim, natomiast warunki były typowo morskie. ORP Iskra służy w polskiej marynarce od ponad 4 dekad. To jest nasza barkantena, nasz żaglowiec. Tutaj jest właśnie to rzemiosło, ta kuźnia, można powiedzieć, tego szkolenia marynarskiego. Podchorążowie na wymagających wodach Bałtyku spędzili 3 tygodnie. Aleksandra Żaczek, Polonia 24. Azyl i migracja to tytuł konferencji, którą w Szczecinie zorganizowała Komenda Wojewódzka Policji. Głównym tematem spotkania była międzynarodowa współpraca służb, które walczą z procederem handlu ludźmi. Jak skutecznie walczyć z handlem ludźmi i na co zwracać uwagę, przekraczając granice? Między innymi o tym rozmawiano dziś w Szczecinie. Jakie są konsekwencje, na przykład, nie wiem, teraz, jeżeli chodzi o wakacje, wyjazdu poza granicę naszego kraju do pracy, na co być uczulonym, co sprawdzać? Bo ten rodzaj przestępczości rozwija się w przerażającym tempie, dlatego niezbędna jest międzynarodowa współpraca. Swoimi doświadczeniami dzielą się również służby z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Macedonii. Omawialiśmy, jak wyglądają tam procedury, jak wygląda tam sytuacja, jeżeli chodzi o ten handel ludźmi. I na podstawie naszych doświadczeń wymienialiśmy swoje spostrzeżenia. Szacuje się, że ten przestępczy proceder dotyka około 40 milionów ofiar na świecie, z czego zaledwie 100 tysięcy udaje się zidentyfikować. Przyjechali z 46 krajów, ale łączy ich jedno – chęć poznania bliżej naszej ojczyzny. W Cieszynie trwa 33. już letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej. Podczas wakacji człowiek żyje jednak nie tylko samą nauką. Patrycja Cieślak. Jestem Iwona. Jestem z Kazachstanu. Kazachstan, Korea, Chiny, Brazylia. W Kurytybie i w jej okolicy mieszka bardzo duże skupisko osób z polskimi korzeniami. Podoba mi się ta kultura i jedzenie. Apetyt na naukę języka polskiego w Polsce jest ogromny. Przyjechało ponad 200 uczestników.
Bardzo chcę uczyć się polskiego jak najlepiej. Jestem studentem Uniwersytetu w Bukareszcie i studiuję literaturę i kulturę polską. Do Cieszyna przyjechali przede wszystkim stypendyści wybrani przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Poza nauką w uniwersyteckich murach uczestnicy kursu smakują też rekreacji, a wkrótce czeka ich sprawdzian. W tym roku być może dyktando będzie ekologiczne, bo cały kurs trochę przebiega nam w tym roku w kontekście takich tematów. Dyktando z języka polskiego 15 sierpnia. Patrycja Cieślak, Polonia 24. Dziś Międzynarodowy Dzień Miłośników Książek, ustanowiony po to, by zachęcać do czytania. Polonijnych bibliotek przybywa na całym świecie, a tam, gdzie ich nie ma, warto zapukać do polonijnych szkół, bo to właśnie one wspaniale promują czytelnictwo. Jako słońce wylas kieszeni, bezużyteczne. W Belgii w szkole Edugandewa uczniowie regularnie czytają książki. Chociaż nie ma tu polskiej biblioteki, poczytać mogą także dorośli, bo funkcjonuje tu nieformalny obieg książek. Warto pójść do najbliższej szkoły, porozmawiać z ludźmi i po prostu zapytać, czy nie mają jakiejś fajnej książki na zbyciu. W Polsce działa blisko 8 tysięcy bibliotek. Niestety dane za ostatni rok mówią, że aż 66% Polaków nie przeczytało w tym roku ani jednej książki. Cała nadzieja w młodych. Czytają częściej dużo więcej niż jedną książkę w ciągu roku. Jest to 7 pozycji i więcej. Młodzi chętnie sięgają po audiobooki, ale obcować z lekturą można wieloma zmysłami. 900 unikatowych książek od artystów z całego świata zobaczyć można w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. By książka niosła nie tylko treści merytoryczne, ale również to piękno, piękno druku, piękno kroju czcionki, piękno oprawy. Światowy Dzień Miłośników Książek obchodzony jest oficjalnie od 2012 roku. Za nami 31. letnia uniwersjada w chińskim Chengdu. Biało-czerwoni sięgnęli na niej po aż 43 krążki. To druga tak udana dla nas uniwersjada w tym roku po styczniowej zimowej rywalizacji w Lake Placid. Akademicka reprezentacja Polski siatkarek już w kraju. Polki pokonały 3-1 Brazylię i zostały brązowymi medalistkami uniwersjady w Chengdu. Na pewno było to ogromnie fajne dla nas przeżycie. Spędziliśmy super czas, zintegrowaliśmy się i przywieźliśmy też ten krążek, który był, myślę, dla nas wszystkich wymarzony. Ze srebrem do Polski wrócili siatkarze. Biało-czerwoni w finale turnieju przegrali z Włochami 0-3. Wiadomo, że zawsze jakiś niedosyt jest, bo dobrze wiemy, w jakim miejscu jest polska siatkówka. Na najwyższym stopniu podium trzykrotnie stanął Kamil Sieradzki. Wygrał m.in. rywalizację na 200 metrów stylem dowolnym. Oto jego recepta na złoto. Robić to na luzie, tak? Robić to z pasji, bo to jest tak naprawdę... To już jest, ten wynik jest tak naprawdę już popłynięty, tylko trzeba po prostu wejść na słupek, wskoczyć do wody i zrobić swoje. Biało-czerwoni zdobyli łącznie 43 medale. Tymczasem w Copernicus Center w Chicago rozegrano Mistrzostwa Stanu Illinois w kulturystyce kobiet i mężczyzn. Polonię reprezentowała na nich Dominika Napora. Lata treningów i wyrzeczeń Dominiki Napory nie poszły na marne. Jej doskonała forma została doceniona na Mistrzostwach w kulturystyce stanu Illinois. Największym sukcesem było dla mnie miejsce trzecie, które zajęłam w kategorii Masters 35+. Choć wyróżnień było znacznie więcej, Polka startowała w trzech kategoriach i w każdej dostała wysokie noty, co nie jest łatwe, bo jury zwraca uwagę na każdy szczegół. Niezbyt mocno rozbudowana muskulatura. Odpowiednie proporcje ciała, niski poziom tkanki tłuszczowej. Podczas takich zawodów istotna jest także prezentacja sceniczna. Trzeba umieć pokazywać te mięśnie, jak przypiąć na przykład bicka, czy tak, trochę, czy tak. I to nam pokazuje też te wszystkie już detale najważniejsze. Tych nie zabrakło polskiej zawodniczce. Mistrzostwa stanu Illinois były także eliminacjami do Krajowych Mistrzostw Stanów Zjednoczonych w kulturystyce, które odbędą się jesienią. Czas na rozmowę Polonii 24. Naszym gościem jest ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Panie Boże, witam serdecznie. Tak jak mówiliśmy, dziś 81. rocznica śmierci karmelitanki świętej Benedykty od Krzyża Edyty Stein, która została zamordowana przez Niemców w komorze gazowej obozu Auschwitz-Birkenau. Wiemy, że była gotowa na śmierć, że swoje cierpienie, swój krzyż całkowicie ofiarowała Jezusowi. Tak, krzyż był bardzo obecny w jej życiu. Zresztą o nim rozważała wielki wpływ. Wywierała na nią święta Teresa od Jezusa, czyli Teresa Wielka i święty Jan od Krzyża. Stąd świadomość, że krzyż był obecny i była gotowa oddać swoje życie także i za swoich rodaków, żeby poznali Chrystusa. Edyta Stein jest pierwszą Żydówką, która przeszła na katolicyzm i która została kanonizowana. Jak to się stało, że ta pochodząca z pobożnej żydowskiej rodziny uczona, doktor filozofii, postanowiła przyjąć chrzest? To długi proces. Trzeba powiedzieć, że w wieku lat 14 straciła wiarę. Była, nie znała Boga, jak gdyby odeszła od wiary żydowskiej. Ale równocześnie była osobą szukającą prawdy i dla niej poszukiwanie prawdy oznaczało też poszukiwanie Pana Boga, także w wierze katolickiej. To były studia filozoficzne, ona należała do kręgu uczniów wybitnego filozofa Edmunda Husserla. W tym kręgu był także wybitny polski filozof Roman Ingarden, profesor Roman Ingarden, więc to było towarzystwo, które tworzyło fenomenologię, bardzo istotny nurt i poszukiwanie prawdy w tym kręgu zaowocowało także zainteresowaniem myśli Maxa Schellera, który był także konwertytą z judaizmu i którego system filozoficzny także i z jednej strony bardzo zainteresował Edytę Stein, ale także i później Karola Wojtyłę. A no właśnie, bo Edytę Stein beatyfikował i kanonizował Jan Paweł II. Jakie znaczenie ma fakt, że to właśnie papież Polak wyniósł ją na ołtarze? Jan Paweł II, wspomniałem przed chwilką, był zafascynowany w 1953 roku. Ksiądz Karol Wojtyła swoją habilitację poświęcił myśli Maxa Schellera. On także wiedział o znajomości, o listach, zresztą opublikowane są listy Edyty Stein do Romana Ingardena, więc także i o tym wiedział i w 1968 roku prosił, żeby profesor Ingarden przedstawił osobę Edyty Stein. To bardzo takie ciekawe, on miał zresztą spojrzenie dość krytyczne na temat myśli filozoficznej, ale to pokazuje, że osoba Edyty Stein fascynowała także Karola Wojtyłę, stąd taki wysiłek i także ogłoszenie jej współpatronką Europy w 1999 roku, 1999. Jan Paweł II mówił też, że zawsze był przekonany, iż ku przyszłości prowadzi nas dwoje męczenników Oświęcimia, Maksymilian Maria Kolbe i Edyta Stein, święta Teresa Benedykta od Krzyża. No, Maksymilian Kolbe został zamordowany niemal rok wcześniej, w 1941 roku, w sierpniu także. Więc to jest coś, co łączy może także i fakt, że Edyta Stein, święta Teresa Benedykta od Krzyża, była patriotką niemiecką, bardzo popierała Niemcy jeszcze jako sanitariuszka w I wojnie światowej, spieszyła na pomoc żołnierzom armii niemieckiej. Więc także Maksymilian Kolbe kochał Polskę. W tym sensie to był czas, kiedy ludzie bardzo cenili swoją tożsamość, a z drugiej strony potrafili wyjść poza, potrafili rozpoznać Boga i przyjąć trudną rzecz, krzyż, poświęcić, tak jak to uczynił Maksymilian Kolbe za Franciszka Gajowniczka, Edyta Stein za swoich rodaków, żeby poznali Chrystusa.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, Katolicka Agencja Informacyjna, był razem z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To wszystko teraz. Polonia 24 wraca jutro o stałej porze. Dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.